Partia Porozumienie powstała w listopadzie tego roku wskutek przyłączenia się do ugrupowania Jarosława Gowina, czyli Polski Razem, nowych środowisk centroprawicowych. Na naszym terenie przedstawicielami władz nowej partii są poseł Wojciech Murdzek, członek prezydium zarządu i prezes okręgu wałbrzyskiego Partii Porozumienie, Beata Żołnieruk, członek zarządu krajowego i okręgowego, a także przewodnicząca koła wałbrzyskiego partii, Jacek Hecht, członek zarządu krajowego i wiceprzewodniczący koła kłodzkiego partii oraz Andrzej Ramian, wiceprzewodniczący koła wałbrzyskiego partii Porozumienie. Tematem konferencji oprócz przedstawienia struktur nowego ugrupowania politycznego były także zmiany w ordynacji wyborczej. To jest zebranie bogatego doświadczenia z kolejnych wyborów, choćby te wszystkie rozwiązania, które mają poprawić jawność związanych z procedurami wyborczymi, no, pozwoli uniknąć takiego przepychania, że ktoś mówi, a tamte wybory to ktoś na tą stronę przeciągnął, a tamte na tą stronę. No po co Polacy mają krzywo na siebie patrzeć? Niech widzą, jak się wszystko dzieje, mogą śledzić przekaz. Myślę, że dwie niezależne komisje też gwarantują rozdzielenie pewnych procesów, no choćby takie rozwiązania. Też wydaje się, że no, taki banalny aspekt, czy krzyżyk, czy coś tam. No, wiemy z opowieści, bo przecież niektórzy później się gdzieś tam zapędzają w różne dyskusje metodologiczne i słyszymy gdzieś, media donoszą, że powiedzmy ilość głosów nieważnych, dlatego że ktoś miał długopis i oprócz krzyżyka jeszcze coś tam poskrobał i już jest nieważne. Nieprawdopodobne ilości głosów nieważnych. No i chcielibyśmy tego uniknąć, bo oczywiście dopisać coś do krzyżyka, żeby był nieważny, jest prościej niż odpowiednio ten krzyżyk czy powiedzmy te linie przecinające się postawić we właściwym miejscu. Ale są też takie rozwiązania, które myśmy, czy ja jako prezydent miasta wprowadzałem budżet obywatelski, no to wprowadzenie rozwiązania, które wręcz sugeruje, a od poziomu miast powiatowych obliguje, żeby tworzyć budżety obywatelskie, no, umocowane ustawowo sprawia, że obywatele uwierzą, że mają tą cząstkę na swoją aktywność i jest to powtarzalne, przewidywalne, umocowane. Cieszę się też z takich rozwiązań, które wprowadziliśmy jako nasze korekty do ustawy, jako porozumienie właśnie choćby te 5 lat kadencji. No absolutnie zgoda wszystkich praktycznie samorządowców, zgoda ponad podziałami, jak to się ładnie mówi, bo jest to rozwiązanie po prostu praktyczne, dobre, dające więcej możliwości tym, którzy czasami startują właśnie po raz pierwszy, mają ambitne plany dużych zmian i te zmiany potrzebują czasu. To są rozwiązania, myślę, że dobre, kwestie takie, które szanują też i dają miejsce opozycji w Radzie. No, takich rozwiązań w ogóle nie było, żeby ktoś z opozycji miał określone, zapisane w ustawie prawa związane z inicjatywami, które muszą się wtedy na sesjach samorządowych pojawić jako właśnie inicjatywa opozycji. Kwestia w samorządach wojewódzkich, to są takie wybrane przykłady, ale powierzenie komisji rewizyjnej opozycji. Jasny podział, kto jest opozycją, kto jest koalicją wspierającą zarząd województwa. No, tych przykładów dobrych rozwiązań jest bardzo dużo. Oczywiście mówi się o tych, które jakoś tam są rozdmuchane jako pewne emocje, natomiast pomija się całą długą listę rzeczy, co do których w ogóle nikt nie dyskutuje, bo są dobre i oczekiwane. I myślę, że wnikliwi obserwatorzy wprowadzonych zmian, ci, którzy się wczytają we wszystkie propozycje, zobaczą, jak dużo tych rozwiązań jest korzystnych, pozytywnych, wzmacniających obywatelskość, szanujących istnienie opozycji, ale przede wszystkim dających
większe przekonanie mieszkańcom, że samorząd będzie ich dobrze i godnie reprezentował. Pani Beato, czy pani się definitywnie pożegnała już z Korwinem? Tak, definitywnie, oczywiście. Ja o tym już pisałam u siebie na publicznym, na publicznej stronie Facebooka. Nie chciałabym w tej chwili mówić dlaczego, ale tak definitywnie. A dlaczego postanowiła się pani związać z Porozumieniem? Porozumienie to jest konsolidacja różnych środowisk, wolnościowców właśnie między innymi. W Polsce bardzo wielu prezesów Partii Wolność odeszło do Porozumienia, republikanów również. Jacek Hecht, wiceprzewodniczący Koła Kłodzkiego, jest na przykład republikaninem, który do nas wstąpił. Wstąpiły do nas również Chrześcijańskie Forum Samorządowe. I to jest konsolidacja środowisk właśnie, która genezą Porozumienia jest łączenie tych środowisk. Pani Beato, przed panią jako szefową Porozumienia w Wałbrzychu duża praca. Wcześniej byłam prezesem okręgu w Partii Wolność, natomiast w tej chwili mam ten komfort, że jestem wiceprezesem, także tutaj jakby cały obowiązek spoczywa na naszym pośle Wojciechu Murcku. Natomiast ja jestem szefową Koła Wałbrzyskiego i będę się starała tutaj w Wałbrzychu struktury rozwijać. Zacząłem mieć sympatię do pana premiera Gowina od czasu, kiedy jeszcze działał w tamtych strukturach i chciał zlikwidować sądy okręgowe. W których strukturach? Proszę. W których strukturach działa? Znaczy strukturach jeszcze poprzedniej, mówię o Platformie oczywiście. I spodobał mi się pan premier jako człowiek, dlatego że chciał zlikwidować sądy rejonowe. Te sądy rejonowe działające w takich małych miejscowościach, małych miejscach są po prostu pewnym skupiskiem grupy ludzi po prostu, którzy się skupiają i tak naprawdę mają swoje interesy. Tylko i Ale w jakim celu się skupiają? Po to, żeby swoje interesy po prostu wygrywały. Ze względu na to, że... Układ? To jest układ, oczywiście, układ rodzinny, układ inny poprzez spotykają się i co ciekawego, ja mając doświadczenie ze względu, że byłem ławnikiem bardzo długo, po prostu te sytuacje w sądach będąc tam docierały do mnie po prostu. Obserwował to pan na co dzień, tak? Przepraszam? Na co dzień pan to obserwował? Na co dzień nie tylko obserwowałem, ale dostrzegałem do tego, że spotkałem się z czymś takim, że adwokat, który mnie reprezentował, po prostu... Zaproponował mi po prostu pewien układ. Mówi, wie pan co? Na czym polegał ten układ? A polegał na tym, prawda, że myśmy nie mogli się wiązać z zobowiązań finansowych. Pan mecenas mówi, dobrze, zrobimy tak, że sąd będzie to cały czas odwlekał. No i tak się działo. W jaki sposób? Przychodziliśmy na sprawę. Pan sędzia, wiedząc oczywiście o wszystkim, mówi, to co, nie dostarczył mi pan tego druczku? No nie, to kończymy dzisiaj, to na tym i następne 3 miesiące i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Trwało to przez 1,5 roku oczywiście, aż sprawa sobie ucichła. Takich spraw było po prostu sporo. Nie wspomnę również o tym, że kiedy upadały kopalnie, ja pracując w tym resorcie górnictwa, dochodziły do nas informacje tego typu, prawda, że była grupa ludzi, która jakby starała się adwokatów odciągnąć od tego, żeby pomagali górnikom w wygrywaniu spraw. Niestety. Których adwokatów? No niestety chyba nie będę używał tutaj nazwisk, bo uważam, że ci ludzie są w strukturach jeszcze nadal. Byłoby to niezręcznością po prostu z mojej strony. A który sąd tak ładnie się zachowywał? Mówię o sądzie rejonowym wałbrzyskim po prostu. Natomiast mówię o adwokatach, którzy po prostu współpracowali na co dzień oczywiście. To znaczy co, handluje się wyrokami, ustawia się je wcześniej? Nie potrafię powiedzieć, że się handluje, natomiast na pewno w jakiś sposób są układy, które pozwalają albo przesunąć w dobrą stronę klienta, prawda, wyrok, albo po prostu ten wyrok w jakiś sposób oddalić. Proszę pozwolić to zrozumieć i naszym telewidzom. Mówił pan o klanach, układach wręcz rodzinnych czy towarzyskich, które przy takich spotkaniach towarzyskich układają wyroki? To znaczy, wygląda to na przykład w ten sposób, mówię o osobistych odczuciach po prostu, że kiedy miałem sprawę zgłoszoną, prawda, do... Najpierw do policji, policja oczywiście zaniedbała sprawę, więc zrobiłem odwołanie. Ale co to znaczy oczywiście zaniedbała sprawę? To przecież nie jest oczywiste, to znaczy, że policja oczywiście coś... zaniedbała sprawę. Dlaczego? Dlatego, że nie wszczęto śledztwa,
a później po miesiącu czasu, kiedy interweniowała... Oczywiście dlatego, że policja była także w tym układzie? Nie, policja po prostu nie chciała, żeby nie niszczyć swoich statystyk, prawda, wykrywalności. Oczywiście, że tak, dokładnie tak. Po miesiącu pan, który prowadził, oczywiście rozkładał ręce, że no on wprawdzie przesłuchiwał, ale jakoś to tak wyszło. Więc co? Skierowano sprawę, poszedłem do prokuratury z skargą. Prokurator oczywiście złożył skargę na policjanta. Przesłuchał mnie prokurator okręgowy w Świdnicy. No to zasługuje, mówi, na proces, proszę pana, dla tego policjanta. Po trzech tygodniach przyszło po prostu umorzenie tej sprawy od prokuratury okręgowej Świdnicy, mimo że pan prokurator mnie zapewniał, że no to jest sprawa kryminalna oczywiście. Ten policjant przekroczył po prostu swoją. No po trzech tygodniach przyszło mi umorzenie tej sprawy. Potem taka celowana przewlekłość w sądzie, tak? A potem właśnie robiło się to w ten sposób, żeby po prostu jakby nie dać satysfakcji, nie dokończyć sprawy, którą po prostu ten skromny obywatel wnosił, prawda, chcąc swojej pomocy, pomocy dla siebie oczywiście, w uzyskaniu sprawiedliwego wyroku oczywiście. Dobrze, wracamy do pana premiera Gowina. No właśnie, i tutaj poczynania pana premiera Gowina, a nie ukrywam, że miałem przyjemność być na 4 listopada na kongresie, pan premier również wspomniał takie sytuacje, że te sytuacje po prostu trzeba zmienić. Ja będąc przeciętnym obywatelem doszedłem do wniosku, że warto się zaangażować i warto po prostu pracować na rzecz tych zmian, tak bym to nazwał, na rzecz zmian. Te zmiany idą w dobrym kierunku. Pan premier Gowin chyba jest jednym z niewielu koalicjantów, którzy stara się po prostu na rzecz tego kraju coś zrobić konkretnego. I stąd moje zainteresowanie. A reszta się nie stara? Mówię o koalicji. No czy reszta się stara, to widzimy doskonale w mediach, czy raczej nie stara się. W których mediach widzimy? Jeśli ludzie z tak zwanej opozycji, prawda, robią takie czy inne chocki, klocki, prawda, tego typu, że wręcz dochodzi do handlu tym krajem po prostu, a to kiedyś już było modne u nas, myśmy jako Polacy sprzedawali własny kraj. W tej chwili opozycja, żeby ratować swoją pozycję, swoją sytuację, no po prostu stara się handlować tym krajem. Tak to można powiedzieć. Może nie oficjalnie przy mocy pieniędzy, ale przy mocy robienia tej złej propagandy krajowej. I dlatego tutaj należałoby się skupić po prostu dla dobra tego kraju, robić coś konkretnego. To, co między innymi premier Gowin czy koalicjanci tego wyznaczają. Teraz przed wami budowanie struktur w Wałbrzychu. Tak, i powiem więcej, w tej chwili te struktury już powstają. Jest dużo ludzi, którzy się zgłasza, którzy chcą po prostu należeć. Było takie wyczekiwanie do tego, jak to pójdzie w terenie. Dlaczego? Ja będąc w Warszawie na tym kongresie również zwróciłem się do zebranych w tej formie, że mówię, proszę państwa, cokolwiek byśmy tu nie zrobili dobrego, co fantastycznego, to jeśli te struktury dolne, jeśli doły nie poprą tego po prostu i nie dadzą się zaangażować, to niewiele to da po prostu. I co tego? Ja zwracam się do ludzi, którzy wiem, że mogliby uczestniczyć w tym. Więc co, jest dużo ludzi, którzy po prostu angażują się w to. Natomiast czekali, do pewnym momencie wyczekiwano na jakiś odzew wałbrzyski. Znaczy, czy te struktury będą, czy one faktycznie po tym dzisiejszym spotkaniu, to już będzie po prostu konkretne działanie oczywiście. Nie ukrywam, że będziemy się starali również, żeby powstały struktury łącznie z siedzibą ugrupowania. Bo to jest istotne. To pozwoli ludziom po prostu przyjść, zapoznać się i po prostu ewentualnie podjąć decyzję co do współpracy. Natomiast w tej chwili te czasy, droga pani redaktor, to nie są czasy, kiedy się skupia masę ludzi wokół partii. Dzisiaj się po prostu właściwie czynami okazuje swoje działanie. I tak można w sposób apelować i podchodzić do tego społeczeństwa. I tylko w ten sposób. Dlaczego? Dlatego tym bardziej, że wałbrzyskie społeczeństwo jest dość specyficzne. To jest społeczeństwo, można powiedzieć, dość trudne. Ludzie, którzy kiedyś pracowali w resorcie, byli bardzo, bardzo zaangażowani i byli bardzo sumiennymi ludźmi. Oni nie wychodzili poza swoje opłotki. I teraz, żeby po prostu coś tym ludziom pokazać konkretnego, to musisz to pokazać z góry, a my na dole dopiero będziemy rozwijać tą sytuację. Porozumienie jest partią o zabarwieniu wolnorynkowym, jak również konserwatywnym w sferze wartości. Ja jestem członkiem Stowarzyszenia Republikanie. Wywodzę się ze środowiska wolnościowo-republikańskiego. Na obecnej scenie politycznej właśnie Porozumienie
i postać wicepremiera Jarosława Gowina jest osobą, która tworzy formację o poglądach najbardziej zbliżonych do moich poglądów. Teraz zajmujecie się Państwo budową struktur w Kłodzku. Jak to wygląda? Zgłaszają się do nas osoby zarówno ze środowiska wolnościowego, republikańskiego, jak i również opieramy się o osoby, które dotychczas wcześniej współtworzyły struktury Polski Razem.